Witam Państwa serdecznie. Chciałem Państwa zaprosić do pierwszego odcinka mojego wideoblogu. Blog będzie o sprawach różnych. O sprawach miejskich, o sprawach politycznych, o sprawach ogólnopolskich. Tym z Państwa, którzy dotychczas nie odwiedzili mojej strony, wszystkich zapraszam na Facebooka Grzegorz Puda, profil oficjalny. Matury już trwają. Szanowni maturzyści, mam nadzieję, że uda Wam się wszystkim zdać z najwyższymi możliwymi stopniami, na jakie Was wszystkich zdać, ale z tym przecież nie będziecie mieli żadnego problemu, bo Rysiu Petru maturę zdał, tak jak inni posłowie, udaje mu się wiele rzeczy pozytywnie przekazać, ale są też rzeczy, o których pojęcia goś nie ma, no, chociażby o historii Polski, jak widać po ostatnim wydarzeniu, gdzie wszyscy wiedzą w Polsce, nawet powinien dowiedzieć Rysiu Petru, Konstytucja 3 maja nie obowiązuje do dzisiaj. Konstytucja 3 maja została uchwalona 225 lat temu i obowiązywała prawie przez rok. Odnośnie Konstytucji chciałbym z Państwem jeszcze podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi obchodów tego wielkiego święta. Parlamentarzyści są zazwyczaj zapraszani na obchody do poszczególnych gmin, miast, powiatów. W tym roku również uczestniczyliśmy w obchodach. Największym miastem w naszym okręgu jest Bielsko-Biała. I właśnie w tym mieście, jako pierwszym, pojawił się wicewojewoda Chrząszcz z chęcią odczytania specjalnie przygotowanego listu na ten temat i z tej okazji. Pan wojewoda nie został zauważony i nie tylko nie został zauważony przez prezydenta, co może wydawać się oczywiste, ale nie został zauważony przez organizatorów. Nie został powitany i zauważony minister Stanisław Szwed, ani pozostali parlamentarzyści. Jak potem się okazało, i w mieście Żywcu, w którym obchody były bardzo huczne, i w takim mieście jak Pszczyna, osoby w postaci i pana wicewojewody, i pana ministra Szweda mogły zostać zauważone. Otóż, jeżeli ktoś w postaci prezydenta miasta, burmistrza, a nawet wójta na własnej imprezie nie zauważa kogoś w randze wicewojewody czy ministra, świadczy to tylko albo o jego służbach, które nieodpowiednio przygotowały całą imprezę, albo o tej osobie, która nie wie, kim otacza się w swoim najbliższym środowisku. O, sorry, muszę odebrać. Halo? Przepraszam, panie prezydencie, nie mogę w tej chwili rozmawiać. Tak, tak, ale proszę zadzwonić za godzinkę. Chciałbym z wami się też podzielić wiadomościami dotyczącymi naszej koleżanki Binkowskiej. Pani Binkowska przy swoim sztucznym autorytecie, który sama sobie wykreowała, jak wszyscy wiemy, lubi donosić na własny kraj. W ostatnim czasie wpadła na genialny pomysł. Chodzi o to, aby ci, których nie chcemy przyjmować, ja mówię tutaj o imigrantach, nie mówię tu o wszystkich imigrantach, bo można by tak pomyśleć, mówię o tych, których głównym celem jest dotarcie do Europy z przyczyn ekonomicznych. Najnowszym pomysłem pani Binkowskiej jest to, aby Polska za każdego nieprzyjętego imigranta wpłaciła do naszej wspólnej de facto kasy 250 tysięcy. Jeżeli ktoś potrzebuje dużych zastrzyków finansowych, kto wie, może mu się to przyda, ale pani Binkowskiej gratuluję pomysłu. A skoro już mowa o zastrzykach, zastrzyki z botoksu kosztują. Zrobić nową czystym? Zrobić nową czystym. I wymieniamy. I wymieniamy. I super. I dziękuję ci bardzo. A w Bielsku-Białej zawierucha wokół wiceprezydenta. Okazuje się, że nasz ulubiony wiceprezydent, oprócz tego, że jest wiceprezydentem, no po prostu buduje domki. W naszym mieście nie jest to dziwne. Otóż w kosztach budowy domku zmieści się nawet przystanek albo kibelek. No jak to woli, są rzeczy, które można w tych pieniądzach budować. No i okazuje się, że sąsiadom się to zbytnio nie spodobało, złożyli na to skargę. Niektórzy się zastanawiają, czy 4 budynki jednorodzinne to jest już działalność deweloperska, czy jeszcze nie. No, moim zdaniem należałoby sprawdzić, czy budynki są jedno- czy dwupiętrowe, a może nawet i wielopiętrowe. Jednorodzinne przecież mogą być i bloki, jeżeli ktoś ma tak dużą rodzinę. Nie wiem. Na dzień dzisiejszy sprawa otwarta. Myślę, że wywoła to kolejną zawieruchę. No, w Bielsku, jak wszyscy wiemy, zawieruchę wywołuje co chwilę jakaś budowa. Ot tu była budowa tego dębowca, za który płacimy horrendalny czynsz. Ot tu była budowa tego stadionu przypadkowo, który do dzisiaj nie został oficjalnie otwarty. A, zapomniałem jeszcze o tej przecież
widowiskowej hali, na którą podejrzewam wszyscy mieszkańcy już wielokrotnie odwiedzili. Widowisk co niemiara, gości kupa, gości kupa. Wszystkich Was zapraszam na swojego fejsa, którego adres wyświetla się nad moją głową. I ogień, ogień, musi być ogień. Ludziska, dajcie jakieś nowe, fajne propozycje tematów, będziemy je omawiać na naszym wideoblogu. Wszystkie tematy, które będziecie zgłaszać na Facebooku, będą opracowane przez naszych ekspertów w postaci Grzegorz Kuda i ekipa. No, szanowni Państwo, jeżeli ktoś ma, to niech daje.